Serdecznie witam wszystkich przybyłych na naszą uroczystość, drogich gości, którzy są u nas po raz pierwszy, w osobach ojca gwardiana Arkadiusza Czajez-Miłakowa oraz radnego powiatu ostrudzkiego, pana Zbigniewa Zawodzkiego. Ci goście o tyle jeszcze są cenniejsi, że przyjechali do nas z darami. Także dziękuję już w tym momencie za pamięć i za okazanie nam tutaj wielkiej życzliwości i za te piękne prezenty. Korzystając z okazji, chciałem Państwu w tym okresie świątecznym złożyć życzenia. Życzę, aby rodzące się dzieciątko napełniło Was i Wasze rodziny radością i miłością w tym okresie świątecznym, ale i również w całym nowym 2018 roku. Dziękuję serdecznie i oddaję, żeby przedłużać już głos naszym najmłodszym. Święta to czas niezwykły, czas magiczny, czas dobroci i refleksji nad tym, co ważne, istotne, a zarazem niedoścignione. To czas skupienia, spełnienia i oczekiwania. Oczekiwanie na cud Boży. Wierzymy, że właśnie wtedy uda nam się na chwilę zatrzymać i zobaczyć to, co jest proste, zwykłe, ludzkie. Po prostu uda się nam zobaczyć zwykłą ludzką dobroć. Chcielibyśmy serdecznie powitać zaproszonych gości, pana dyrektora, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich uczniów i zaprosić do obejrzenia inscenizacji Jasełka. W domku w małej izbeczce klęczała Maryja i modliła się gorąco. Całą swoją miłość i tęsknotę skłała ku niebu. Miłością patrzył na Maryję. Cała pięta jesteś, Maryjo, a barwa pierworodna w tobie nie powstała. Ave Maria, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan jest z tobą. Jesteś błogosławiona między niewiastami. Nie bój się, Maryjo, Bóg wysłuchał twoją modlitwę. Bóg przychodząc na świat stanie się człowiekiem, a ty zostaniesz Matką Syna Bożego. Jestem tylko służebnicą Pańską. Niech mi się stanie według słowa Twego. Tylu podróżnych, jakże ciasno dziś w Betlejem. Czy znajdzie się dla nas miejsce? Usiądź, a ja się rozejrzę. Kto tam? Podróżni proszą o rozwój. Pieniędzy nie mamy, lecz zrobię co trzeba. Dajcie chociaż po stronie na skłonie. Nie ma miejsca dla mnie tego wynocha! Zrobiłem co w mojej mocy, lecz bez wody nikt nie chce dać noclegu. Trudno, Józefie, taka wola Boża. Przyjdzie nam na dworze nocować. Wiecie, że jesteście poczciwi ludzie. Ja domu nie mam, bo jestem pasterzem. I wraz z innymi trzodzę do gronu, ale jeśli chcecie, to możecie w stajni nocować. Bóg zapłać ci, drogi pastuszku. Wicher jeczy i zawodzi, tanga gałęziami. Oby tak wstrząsnął duszami ludzkimi, które tylko o swojej wygodzie śnią. Niech zbudzą się o skałę, niech patrzy się w gwiazdy na swym niebie lud, niech czeka w milczeniu, bo spełnia się cud. Gdy pastuszek bosy na fujarce grał, pasał w górach owce i w szałach się spał. Nagle aniołowie z nieba pieśń trudnymi obudzili go, gdy spał, gdy spał. Obudzili go, gdy spał, gdy spał. Dziś do Betlejem trzeba nocą iść, bo nie bójcie się, bracia mili, Bóg do was mnie posyła, daje wam radę.
przeze mnie, on dziś stąpił z nieba tu na ziemię. O aniołki, nadczekajcie, niech nos uznam, braci, nie, zobaczą poradzimy. Żyj pasterzem, Maciej, Kuba, Wojtek, wstawajcie i anioły, rozdajcie, Bóg pokazał z nieba. W żłobie leży pan nad pany, matka go otula. Nasze serca otwórzmy na to działanie łaski Bożej w naszych rodzinach, wspólnotach, w szkole, tam gdzie pracujemy, by zawsze Chrystus miał szczególne miejsce w naszym życiu. A nasze serca, nasze wspólnoty, nasze rodziny, nasze szkoły i miejsca pracy niech będą tak malutkim Betlejem, które z radością otwiera drzwi na Chrystusa. Tak jest pięknie, święty Mikołaj jest w niebie, teraz na was tu patrzy, na wasze buzie uśmiechnięte, na waszą piękną tutaj na sztukę z Betlejem i wam dziękuję. I to jest właśnie wyraz też wdzięczności dla was, te upominki od świętego Mikołaja. Teraz proszę tutaj mojego tu pomocnika. Ja też korzystając z obecności i dziękuję za zaproszenie dla kolegi Stanisława na uroczystość tą związaną z jasełkami, ze świętami Bożego Narodzenia. Chcę złożyć wszystkim Państwu, gronu pedagogicznym, dzieciom życzyć dużo zdrowia, wiele łask Bożych, szczęśliwego na roku 2018 w imieniu kolegów radnych Rady Powiatu. I wczoraj rozmawiałem z panią senator Bogusławą Orzechowską, kazała też przekazać życzenia dla wszystkich państwa i dla dzieci, dla grona pedagogicznego. Boż, po 1 stycznia będzie możliwość, że pani senator na pewno tu odwiedzi pana Stanisława i szkołę, bo będzie miała swoją siedzibę w Morągu na Warmińskiej. I pan minister Bawacki będą tam mieli swoją siedzibę. Także wszystkiego dobrego, wiele łask Bożych i zadowolenia całego życia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Teraz jeszcze udzielę błogosławieństwa tutaj wszystkim dzieciom. Mówi Chrystus, błogosławcie dzieci i rodziny. I to wam, wszystkim tu obecnym,
wszystkim wychowawcom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły, rodzicom i całym rodzinom. Pan z wami. Niech was Pan błogosławi i strzeże, obdarzy swoją miłością w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A teraz czas na prezenty. Dobrze, od świętego Mikołaja. Mamy jeszcze takie prezenty dla wszystkich. Gdzieś tam. Zaczekajcie. Swoje śmierci. Tomek, proszę bardzo. Prezent od świętego Mikołaja. Iza, proszę bardzo. Szymon, proszę bardzo. Jadazek. Ewelina, proszę bardzo. Igor. Proszę, Igorze. Lena. Proszę bardzo. Ala. Pięknie, proszę bardzo. I obrazek pan, proszę. Mariusz, proszę bardzo. Rafał. Proszę. Paweł. Proszę bardzo. Michał. Matka Boża, jak ma na imię? Martyna. Dałaś Matkę Bożą, proszę bardzo. Tutaj święty Józef, jak ma na imię? Dawid. Pięknie. Daria, tak? Proszę bardzo. Twoje imię? Patrycja, proszę. Tutaj trzy królowie. Imię? Adam. Imię? Alicja, proszę. Weźcie strój. Adria, proszę bardzo. Agata. Teraz baczki dla aniołów. Proszę. Wiktoria, proszę bardzo. Dominika, proszę bardzo. Kto jeszcze nie otrzymał baczki? Mamy upominek. Jak masz na imię? Justyna, proszę bardzo. A, pomoże? Panie Jezu, ukocham te nasze pozdrawy, które Twojej łaski otrzymaliśmy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A teraz się podzielimy jeszcze opłatkiem jako znak, że każdy z nas pragnie mieć na swoim życiu Pana Jezusa. Zresztą pokój i radość w naszych sercach, w naszych wspólnotach i rodzinach.